Zerwij kajdany, połam was! Zerwij dzisiaj kajdany, które założył ci diabeł, bo możesz, ponieważ Boże Słowo powiedziało, że Jezus Chrystus otworzył drzwi więzień. On zerwał wszystkie kajdany. Jego imię jest w stanie wyzwolić cię z pęt śmierci. Jego imię, potężne imię Jezus, jest w stanie wyzwolić ciebie dzisiaj ze śmierci. Mnie wyzwolił 21 lat temu. Wezwałam to imię nad swoim życiem. Wezwałam imię, które ma moc, bo za tym imieniem stoi potężna osoba. Osoba Boga żywego, który wcielił się 2000 lat temu, żeby wziąć na siebie twój grzech, twój błąd. Umrzeć za ciebie, twoją śmiercią, która się należała tobie, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I zmartwychwstać w ciele. On to zrobił, żeby przeszedł człowiekowi drogę do wiecznego życia z Bogiem. On to zrobił po to, żeby rozerwać twoje kajdany, które ci dzisiaj pętają. Bo każdy człowiek, który nie jest połączony z Bogiem, nie ma w sobie mocy, żeby zapanować nad własnym życiem. I coraz bardziej jest zniewolony, żyjąc tutaj na świecie, na ziemi, od dzieciństwa. Byłeś pętany coraz bardziej i coraz bardziej. Wikłałeś się w różne rzeczy i dzisiaj masz spętane ręce i nogi. I mimo tego, że myślisz, że jesteś wolny, mimo tego, że udajesz, że robisz to, co chcesz, to tak naprawdę jesteś pociągany niewidzialnymi sznurami. Diabeł spętał twoje życie. Ale chcę, żebyś wiedział, że Jezus Chrystus 2000 lat temu pokonał diabła. Diabeł to frajer. Diabeł to frajer. Zbuntował się przeciwko Bogu. I zasłużył na śmierć. I dla niego nie ma litości. I Jezus Chrystus pokonał go tam na krzyżu. Pokonał go zmartwychwstając. On pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał każdą chorobę, pokonał każde zniewolenie. Dlatego dzisiaj możesz zerwać kajdany, które On już rozerwał. Twoja decyzja dzieli cię od wolności. Twoja decyzja. Boże Słowo mówi taką rzecz. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda, kochani, to jest Jezus Chrystus. On się określił jako prawda. On jest jedyną prawdą. On jest jedyną prawdą. I ja wezwałam tę prawdę. Wezwałam Jezusa Chrystusa. I On mnie wyzwolił. Byłam bardzo poniżoną osobą. Byłam bardzo zalęknioną osobą. Urodziłam się jako niechciane dziecko. A więc byłam od razu odrzucona. Od razu byłam w odrzuceniu, na dzień dobry na tym świecie. Byłam dziewczynką, a mój ojciec chciał mieć chłopaka, a więc byłam niewystarczająca dla niego. I od razu ukształtowało to moją postawę. Zaczęłam zasługiwać na uznanie najpierw mojego taty, a później całego otoczenia wokół. Tak żyją ludzie, tak żyjesz ty. Być może nie borykasz się z takimi problemami jak ja, ale masz swoje ograniczenia, masz swoje niewidzialne linki, które wiążą ciebie, masz swoje uzależnienia, masz swoje lęki i swoje niepewności i masz swoją niewystarczającość, bo człowiek oddzielony od Boga jest niewystarczający, niewystarczający, pusty w środku. I od tego wyzwolił cię Jezus. Od tego wyzwolił cię Jezus. Ale tylko wezwanie Go rzeczywiste do swojego życia może przynieść ci realne doświadczenie wolności. Tylko to, że realnie Go zawołasz do swojego życia, może dać ci realne doświadczenie wolności.
Wszystko już jest załatwione. To prawda. Wszystko zapisał ci w spadku. Nowy Testament nie przez przypadek nazywa się Nowym Testamentem. Bóg zapisał ci w spadku wieczne życie. Zapisał ci zaspokojenie. Zapisał ci potęgę nieba. Tylko spadek, kochani, trzeba przyjąć. Tak jak w normalnym życiu, tu na ziemi, jeśli ktoś ci zapisze coś w spadku, to musisz iść przed sędziego albo przed notariusza i potwierdzić własną wolą, że przyjmujesz to, co ci zapisano. I tak samo jest z życiem wiecznym. Tak samo jest z tym, co zapisał ci Jezus Chrystus w spadku, kiedy umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał. Ja to przyjęłam i dzisiaj dzielę się z tobą, przyjacielu. Jesteśmy tutaj na tym miejscu co piątek, żeby głosić, że jest wyjście z każdej sytuacji. Z każdej sytuacji człowieka jest wyjście. Możesz być zupełnie wolny. Możesz być zupełnie pewny tego, że idziesz do nieba. Możesz być zupełnie nową osobą w jednej chwili. Kiedy ja zawołałam Jezusa do swojego życia, w jednej chwili, w 5 sekund, stałam się nowym człowiekiem. Spotkałam się z Nim osobiście. Osobiście przyjęłam ten dar, który mi zostawił w spadku. I stałam się nową osobą. Pewną, zaspokojoną, bez lęków. Nie odrzuconą, ale pewną swojej wartości. Ponieważ Jezus Chrystus oddał za mnie całe życie. Zapłacił swoją własną krwią. Wycenił mnie bardzo wysoko. Jestem dzisiaj Bożym dzieckiem. I to samo zrobił dla ciebie. On to zrobił osobiście dla ciebie. Za ciebie umarł. Nie zgodził się, żebyś poszedł do piekła. Tylko ty potrzebujesz to przyjąć teraz. Potrzebujesz podjąć decyzję. Potrzebujesz zdecydować, czy chcesz iść do nieba, czy do piekła. Potrzebujesz zdecydować dzisiaj, czy chcesz iść do nieba, czy do piekła. Bo to nie Bóg wrzuca człowieka do nieba albo do piekła. To człowiek tu na ziemi decyduje, dokąd zmierza. To człowiek tu na ziemi decyduje poprzez to, czy przyjmuje ofiarę Jezusa, czy nie. Jeśli wzgardzisz tym, jeśli wzgardzisz spadkiem, które ci dał Bóg, to możesz mieć pretensje tylko do siebie, gdy staniesz przed sądem Bożym. Bo każdy człowiek za siebie zda sprawę Bogu. I nie zdasz sprawy za to, ile uczynków dobrych lub złych popełniłeś. Zdasz sprawę za jedną rzecz. Co zrobiłeś z tym testamentem, który ci zapisałem? Co zrobiłeś z tym, co dał ci Jezus Chrystus? Co ci zostawił? Co ci zapisał? Co ci się prawnie należy? I co dzisiaj możesz wziąć, a ignorujesz? Nie ignoruj tego, ponieważ twoje życie jest cenne. Twoje życie nie kończy się z biologicznym funkcjonowaniem tu na ziemi. Twoje życie będzie trwało w wieczności, przez cały czas. A to, co tutaj jest na ziemi, to tylko jest mgnienie oka. I w tym mgnieniu oka człowiek powinien rozpoznać, że jest Bóg, że Bóg to Jezus, że Jezus za Niego zginął i za Niego powstał z martwych, aby mu przetrzeć drogę do Ojca. Jeszcze dzisiaj podejmij właściwą decyzję. Poznaj prawdę. O tej prawdzie ci mówię, a będziesz wolny.